Dzień dobry, witamy widzów kanału Spożywcza TV i zapraszamy na program Gabinet Spożywczy. Ja się nazywam Wojciech Szolą, a ze mną jest Pan Michał Siwek, dyrektor Departamentu International and Food and Agri Hub w banku BNP Paribas. Witamy serdecznie i witamy naszego gościa specjalnego, Pan Jan Kolański, prezes firmy Kolian. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panie Rektorze, witam Panów. Witam państwa. Panie prezesie, zaczynamy od podatku cukrowego, bo nie możemy inaczej. W styczniu został wprowadzony. Jaki to ma wpływ na branżę i na pana firmę? Przyzwyczailiśmy się już do tego pytania. Ona jest w ostatnim czasie jako pierwsze na wokandzie, no ale nie ma co się dziwić. Był to bardzo głośny temat. Wszyscy nim żyliśmy, a przede wszystkim żyła. Żyła branża. A trzeba powiedzieć, że to jest podatek, który bardzo mocno był skierowany w kierunku napojów gazowanych, nieowocowych, i te napoje dostały największy o, udział w tym podatku. Jaki miał to wpływ? Wpływ ma to o, ogromny, z tego względu, że już sam COVID w roku ubiegłym, jak się rozpoczął, spowodował, że spadek sprzedaży był na poziomie około 15%, dokładając, że w tym roku ten spadek jest. Na poziomie 20%, licząc razem, można powiedzieć, że ten spadek jest 30-35%, licząc średnio, średnio ważoną sprzedaż. Nie dzieląc go na kategorie, no bo naszych słuchaczy pewnie kategorie produktowe nie, nie interesują, natomiast najbardziej to czują konsumenci, z tego względu, że ceny zdrożały o około 40% na półce, co powoduje również wzrost inflacji, co nie jest pewnie dobre i zmniejszenie siły, yy, siły nabywczej. Pan pisał w tej sprawie, w sprawie podatku cukrowego do Prezydenta Rzeczpospolitej i co z tego wynikło? Cały czas czekam na odpowiedź. Ha, na podatek jest, odpowiedzi nie ma. Rozumiem. E, a co można zrobić, jeśli chodzi o e, przy, przy tych... E, przy tym problemie i przy, przy jego skutkach, przy, przy skutkach podatku cukrowego, żeby poprawić rentowność. Na ile tutaj producent ma, 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 ma swobodę? Na ile mają ją ci mniejsi producenci, którzy, którzy pewnie mają większy kłopot? Tak, dlatego że, Szanowni Państwo, podstawowym elementem jest, kto sprzedaje jakie produkty do rynku. Jeżeli jest to produkt. Który jest, w naszym przypadku, oranżada Heleny, która jest znana od wielu, wielu lat, bo to już któreś pokolenie. I jest skład produktu, gdzie nie ma możliwości reformulacji dodając soku. No to jest praktycznie niemożliwe, żeby, go, żeby zmienić ten skład. Jeżeli zmniejszymy ilość, zawartość cukru i dodamy słodzik no to będzie mniejszy podatek, ale ta ustawa również, również objęła słodziki. Będzie mniejszy podatek, ale również go będziemy płacić tylko w niższej wysokości. Także nie do końca ona jest prozdrowotna, no bo słodziki zostały wymyślone po to, żeby były pro, prozdrowotne. Dyskutowaliśmy o, o, na, ten, na ten temat. E, ta ustawa została zbyt szybko wprowadzona w nieodpowiednim, nieodpowiednim czasie. COVID już dosyć mocno sponiewierał o cały rynek a w dodatku, w dodatku no jak wiemy doskonale jeszcze element, który nam nie sprzyja to jest wdrożające surowce także no, branża jest trochę w, w tarapatach bądźmy, bądźmy dobrej, dobrej myśli, że mniejsze firmy sobie też z tym z tym poradzą ze względu na to, że Każda mała firma ma mniejsze możliwości przetrwania w długim w długim. No więc właśnie, miejmy nadzieję, że sobie poradzą, ale czy sobie poradzą, bo jeżeli COVID, jeżeli e, droższe surowce i jeżeli podatek, to są trzy czynniki, które w, w przypadku mniejszych firm mogą aż doprowadzić do bankructwa? My aż tak mocno nie analizujemy kondycji wszystkich e, firm, natomiast jeżeli e, podam na naszym przykładzie, jeżeli w roku 2019 kupowaliśmy. O cukru za około 20 milionów złotych, a podatku mamy zapłacić ponad 100 milionów złotych, to ta dysproporcja jest gigantyczna. Weźmy pod uwagę, że napoje, które my sprzedajemy i cała branża napojowa, a szczególnie napoje gazowane, stanowią niewielką tylko część konsumpcji cukru. Największą konsumpcją cukru nadal jest przysłowiowa cukierniczka to, co konsumujemy w domu i potrzebne są inne środki, między innymi edukacja i ruch. Jakbyśmy popatrzyli dzisiaj COVID dodatkowo, dodatkowo spowodował, że mniej się, mniej się ruszamy, ale bez edukacji i możliwości oderwania, szczególnie młodszego pokolenia, od komputerów, a teraz już nie od komputerów, tylko od smartfonów, no to nie ma ruchu, nie ma spalania energii, a często tacy młodzi ludzie są nieświadomi i to... Problem, pozostaje, do problem pozostaje, niektórzy myślą, że wystarczy po prostu przyłożyć podatek, odfajkowane i jedziemy dalej. Podatki są fajne, jeżeli o, każdy z nas może je zapłacić i chce je płacić. Jeżeli, jeżeli one są o, zbyt, wysokie, zbyt wysokie, no to wtedy, wtedy trudno jest je nawet e, płacić, bo nie ma o, możliwości. Często przez przepływy finansowe. No i to będzie największy problem małych firm, że mogą nie poradzić sobie z przepływami finansowymi, bo podatek trzeba płacić 25 kolejnego miesiąca. A często terminy płatności są znacznie dłuższe niż ten termin, który wyznaczony jest przez ustawodawcę. Mało tego. No było to wszystko robione trochę na łapu-capu. Ale jakby pan dostał odpowiedź od prezydenta, to proszę dać nam znać. Ale tak do he? premiera też napisaliśmy, też, no, e, też. A jest odpowiedź? Też nie, też nie byliśmy. No, pan premier, jak rozmawialiśmy, się trochę to Są bardzo zajęci ludzie, no. Idacznie. Panie prezesie, z aktualnego otoczenia rynkowego i wyzwań związanych z regulatorem, nazwijmy to w ten sposób, eufemistycznie, jakbyśmy wrócili trochę do, do przyszłości. Grupa Kolian to 30-letni dojrzały organizm, jakbyśmy tak popatrzyli z perspektywy tego czasu, widzimy, że zaczynał Pan od takiej branży, którą pewnie nie kojarzymy dzisiaj z Pana biznesem, czyli od produkcji ekologicznych ziół i przypraw. Już wtedy byli Państwo bezpośrednim importerem z bardzo odległych rynków Ameryki Południowej czy dalekiej Azji surowców, o których Pan też wspominał, też pewnie dobry temat, żebyśmy kontynuowali. One chyba się trochę przyczyniły w dużym stopniu do tego, że, że, że firma dynamicznie rosła, no dzisiaj mówimy o, o liderze rynku w produkcji yy, w sektorze yy, słodyczy. Co Pan, co, co, co pan uważa za swój ogromny sukces? Co było tym, pra, t, tym sukcesem według Pana, a co pewnie zrobił Pan inaczej? Też pytam z perspektywy, o czym Pan ten często w swoich wypowiedziach mówi, że mamy dzisiaj do czynienia z innym pokoleniem przedsiębiorców i innym pokoleniem, no milenialsi mają inną, inną, inny background, tak to powiedzmy po polsku. A, no, jeżeli byśmy nie popełnili żadnych błędów to nie wiadomo gdzie dzisiaj byśmy byli także tych błędów było sporo e, i to jest normalna rzecz natomiast wart, warto żeby wyciągać z tego wnioski poprawiać swoją e, też efektywność tak, zaczynaliśmy od, e, od przypraw od ziół dokładnie później wiele, wiele osób, wiele firm zadaje to e, pytanie też i, i dziennikarze co spowodowało, że taki przeskok od razu z przypraw na słodycze. W tym czasie, kiedy my działaliśmy w przyprawach, to był jeszcze mały rynek. Doszliśmy do wniosku, że warto wejść nieporównywalnie większy, większy segment. Słodycze są nieporównywalnie większym segmentem pewnie około 10 razy, a może nawet 12 razy większym niż, niż przyprawy. No i zaczęliśmy rozglądać się, rozglądać się po, po rynku. Przeprowadziliśmy pierwszą e, akwizycję. Ta akwizycja dała określone efekty. Później kolejną, kolejną. Zaczynaliśmy od jutrzenki. Dokładnie to jest 17 lat minęło 4 czerwca, jak rozpoczęliśmy tą, tą przygodę. Ciekawe pytanie, co byśmy zrobili inaczej. Nigdy więcej w życiu nie kupowałbym bankruta, jeżeli bym się na tym nie znał i nie miał dużego doświadczenia. Taki błąd popełniliśmy w przypadku zakupu znanej, znanej marki Oranżona Heleny, Helena, ale nie znaliśmy się na branży. Firma o, była wtedy w stanie upadłości. Odkupiliśmy, odkupiliśmy to od, od syndyka i zanim zdobyliśmy doświadczenie, troszeczkę to, o, to trwało, Dlatego, że jak inwestować, inwestować to coś, gdzie są już zasoby ludzkie, jest doświadczenie, jest kadra o, ewentualnie dać zaszczyt zbudowania odpowiedniej kultury organizacyjnej, o, z in, informa, od strony informatycznej o, poprawić o, i wiele jeszcze innych obszarów, gdzie można poprawiać efektywność, ale nie wchodzić nigdy, ja bym nigdy nie chciał już wchodzić w branżę, której się nie znam. I chcę zdobywać doświadczenie, kupując firmę, która nawet ma sil, miała silną pozycję, ale nie ma rynku. Ale po czasie okazało się, że to był dobry, dobry krok, nawet bardzo dobry. No, ale tak jak pan powiedział, to był nakład ogromny pracy, żeby tak. tą firmę wyprowadzić nazwijmy na prosto, żeby ona była rentowna, chociaż fakt jest faktem, kupił pan produkt, brand, znaczy brand kupił pan, tak? No to też z perspektywy tej, to jest pewnie coś, co pewnie też pan docenia. To jest nasza strategia. Że my inwestujemy w produkty brandowe, silne marki, które mogą mieć dobrą pozycję na rynku, nawet i w mniejszych kategoriach, ale jest to pozycja 1, 2, 3. Nie chcemy, nie chcemy inwestować w coś, co jest marką własną, bo nasz model biznesowy jest całkowicie inny. Chcemy konkurować przede wszystkim jakością, bardzo dobrą, wysoką jakością. Chcemy konkurować marką innowacyjnością. Budujemy też partnerstwo i zaufanie wśród naszych klientów, konsumentów, ale również i partnerów handlowych. Nie chcemy konkurować z ceną i niską jakością. Zawsze znajdzie się na rynku ktoś, kto wyprodukuje taniej. Jakość? Jakość pamięta się znacznie dłużej niż cena. O plus rosnący rynek premium, że tak powiem. Ale o tym też za chwilę. Dziękuję. No ale a propos cen, bo sam pan wspomniał o tym, że rosną ceny surowców, a do tego, żebyście produkowali słodycze przyprawy, przekąski, to potrzebne są surowce bardzo często z odległych części świata. Mamy kryzys klimatyczny, mamy zagrożenie bioróżnorodności, z tym związane. Mieliśmy też pandemię, która utrudniała transport surowców z innych części świata. Czy, czy firma taka jak Colian jest w stanie przygotować się na, te, na, na takie wyzwania, a może inaczej, do jakiego stopnia jest w stanie się przygotować? Co robicie, żeby sprostać na przykład widmu e, klimatycznemu i, i, i jego konsekwencjom? Jeżeli chodzi o widmo, zaraz do, do tego dojdziemy. W tej chwili największym wyzwaniem dla wszystkich, nie tylko dla branży naszej, ale dla wszystkich, jest tak zwany proces just in time. Można powiedzieć, że on troszeczkę w tej chwili został zachwiany, a w wielu obszarach zaczynają się firmy nawet zastanawiać, czy jest to możliwa kontynuacja tych procesów logistycznych, z tego względu, że każdy chciał mieć bardzo niski stok magazynowy, jak najmniejsze zaangażowanie kapitału. Pandemia zmieniła troszeczkę też i nasze nawyki konsumenckie, ale to może do tego wrócimy później. Łańcuch logistyczny praktycznie został wydłużony i dzisiaj trudno jest go określić, o ile i jak długo. Z tego względu, że jest gigantyczny brak kontenerów na na rynku. Jeszcze jakby było mało tego wszystkiego, to zablokował się gdzieś tam przez kilka dni kanał kanał Sueski, co dodatkowo był dodatkowym był problemem dla łańcucha logistycznego. Jaki sposób można sobie z tym poradzić? No, oczywiście można kupować surowce i składować je na magazyn, ale trzeba mieć trzeba mieć dodatkowe, dodatkowe zasoby i dodatkowe Miejsca, miejsca no i na magazynie, i to ale to kosztuje. O, dlatego staramy się, staramy się, żeby mieć bardzo sprawdzonych dostawców, sprawdzonych również partnerów logistycznych, którzy są w stanie nam dostarczyć. Jeżeli są jakieś poślizgi, to one są krótkie. Mamy jakąś zwiększoną rezerwę, ale nie ma dzisiaj możliwości, żeby w jakikolwiek sposób się zabezpieczyć, bo my jesteśmy niewielkim graczem, niewielkim graczem w tym potężnym rynku. różne firmy z różnych branż mówią o tym, że właśnie pandemia je nauczyła, żeby skracać ten, ten łańcuch dostaw, żeby nie produkować podzespołów, czy nie czerpać surowców z odległych krajów. Ale wy, jeśli chodzi o surowce, po prostu nie możecie tego zrobić, bo, 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 są, bo są surowce, których po prostu w Polsce nie ma i nie będzie, w dającej się przewidzieć przyszłości. Zgadza się, panie redaktorze, kakao, a nie pieprz w Polsce nie urośnie, nawet no, nie, jeżeli... Mimo by... zmian klimatycznych, no, tak. tak chciałem no. to dodać, wyprzedził mi pan <gry> dzięki za wsparcie. Nie, a a czy, czy na przykład, bo to może być dla odbiorców ciekawe, takie zablokowanie kanału słowiańskiego na, na, na kilka dni. E, po jakim czasie i w jakim stopniu wy na przykład to, te, taką, taką trudność odczuwacie? Jeżeli... Jeżeli, jeżeli gdzieś tam surowce utknęły, na ile firma sobie może poradzić, na ile jest przygotowana na jakieś opóźnienie iludniowe na przykład. Kilkudniowe zawsze mamy stoki, to nie podlega żadnej dyskusji. W przypadku jakiegoś kataklizmu takiego, jak kanał, kanał Słowski, stara się wtedy szukać dostawców, sprawdzonych dostawców, które są na rynku, na rynku europejskim, bo są producenci, producenci którzy mogą o, dostarczyć, natomiast trzeba się liczyć, że wtedy ceny takich surowców są nieporównywalnie wyższe. Koszty logistyki znacząco wzrosły, w dodatku od momentu pandemii też i koszty paliwa o, rosną, no to co za tym idzie Mamy dodatkowy czynnik, który powoduje, że logistyka jest nieporównywalnie droższa, no bo koszty paliwa w tej chwili już są w przedziale blisko 6 zł. Słyszałem, że fracht też zdrożał. Fracht zdrożał, w zależności w jakich kierunkach, ale nawet dwój- i trzykrotnie: czy to jest import, czy, czy eksport.